Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów będę Wam opowiadał o koszykówce, a tak dokładnie o NBA, czyli o najlepszej lidze świata. Głównym bohaterem tego odcinka będzie Sochan, bo ten fenomenalny zawodnik z San Antonio Spurs w ostatnim czasie gra wyśmienicie, moi drodzy. Odłożę tą piłkę, żeby tutaj nie rozpraszała Was i zabieram się do opowiadania o Sochanie. Wyobraźcie sobie, że ten 19-letni Polak w ostatnim czasie został wybrany do zestawienia top 10 najlepszych wsadów, moi drodzy, sezonu tego roku 2022. Mimo tego, że za nami, powiedzmy sobie jeszcze, że dopiero kilka miesięcy gry Sochana w NBA, ale ten zawodnik Spurs już zdążył się zapisać, znaleźć się w takim fenomenalnym zestawieniu, bo nowy rok, moi drodzy, to taki czas, kiedy na początku roku pojawiają się takie akcje sezonu. I właśnie była premiera 3 stycznia. Ten wsad Sochana, pamiętacie, gdy w spotkaniu przeciwko Sacramento Kings Sochan ruszył i wyskoczył i poleciał i moi drodzy, zawisł i zrobił fenomenalnego dunka nad Sabonisem. No to było coś pięknego. A wyobraźcie sobie, że w tym zestawieniu znalazł się także LeBron James i Westbrook. Mi się najbardziej podobał ten wsad właśnie LeBrona Jamesa obok tego dunka z fenomenalnego Sochana. To było piękne, ale nie tylko Sochan w NBA zasłynął tym, że potrafi dunkować, świetnie zbiera. No to doskonale wiemy, że to jest fenomenalny obrońca, z tego słynął, gdy był wybierany do NBA, ale także warto nadmienić, że jest coraz lepszy, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Także ten element rzutów wolnych w ostatnich kilku tygodniach poprawił. Pamiętacie, że zanim zmienił tą technikę, zanim zaczął rzucać jedną ręką, czym moi drodzy, wykazał się niesamowitą odwagą, ale od tego momentu, kiedy to zmienił, ta jego skuteczność, no, poprawiła się, rzuca teraz rzuty wolne z skutecznością 70%, a wcześniej wyobraźcie sobie, że rzucał 45%. I oczywiście Greg Popowicz zaczął właśnie Sochana chwalić, a być chwalonym przez tego fenomenalnego, utalentowanego, legendarnego trenera, to coś wielkiego. Chwalił właśnie Greg Popowicz odwagę Sochana. W poprzednich odcinkach Wam wspominałem, że wielu zawodników NBA bałoby się ogólnie właśnie rzucać tą jedną ręką, a Sochan, moi drodzy, nie boi się. Patrzę na tą skuteczność. Wyobraźcie sobie, że on w ostatnim czasie, no poza tym pierwszym, bym powiedział, spotkaniem, kiedy pamiętacie, kiedy zaczynał rzucać tą jedną ręką, no to teraz już regularnie rzucam. Zresztą właśnie zawodnik San Antonio Spurs mówił o tym, opowiadał, że gdy próbował właśnie dwoma rękami, to ten łokieć mu przeszkadzał, a jak już jedną ręką, zdecydowanie lepiej rzucał. W ostatnim czasie nawet Pluta, taki legendarny reprezentant Polski, pamiętacie tego fenomenalnego zawodnika Anwilu Wocławek, który kiedyś właśnie słynął z tego, że rzucał za trzy, także był takim typowym shooterem, właśnie Sochana chwalił. A być chwalonym przez takiego fenomenalnego byłego reprezentanta Polski to coś wielkiego, moi drodzy. Pewnie w latach 90., jeśli śledziliście koszykówkę, to znacie tego fenomenalnego zawodnika. Ja lubiłem podziwiać grę Pluty, ale wracając właśnie do Sochana, oprócz tego, że no, znalazł się w tym zestawieniu dunkerów, moi drodzy, także jest chwalony przez Popowicza w ostatnim czasie. To też warto nadmienić, że w ostatnim czasie mieliśmy kolejny pojedynek Sochana z wielką gwiazdą, bo z zawodnikiem Dallas Mavericks, z Dokić, moi drodzy, z
Luka Doniczem, moi drodzy. Pamiętacie, widzieliście, że w ostatnim czasie ten fenomenalny zawodnik Dallas Mavericks notował, miał kilka takich spotkań, gdzie zdobywał powyżej 50 punktów. No i San Antonio Spurs właśnie przegrali z zespołem z Dallas kilkoma punktami. I była taka sytuacja, że Jeremy miał szansę nawet doprowadzić do wygranej, przeprowadzić taką akcję zwycięską. I ruszył, i próbował, ale nie udało się. Zresztą właśnie Sochan po tym zakończonym meczu w mediach amerykańskich mówił o tym, że następnym razem, gdy będzie takie akcje przeprowadzał, musi być bardziej zdecydowany, musi próbować wymusić faul. Także warto podkreślić, że nie bał się tych pojedynków z tym gwiazdorem Dallas Mavericks, moi drodzy, z właśnie z Słoweńcem, próbował go, krył, zresztą właśnie był chwalony przez Popowicza. To był fenomenalny, bym powiedział, występ Sochana. To jest piękne, że nie boi się grać przeciwko tym wielkim gwiazdom. Pamiętacie, gdy grał, gdy właśnie z Antonio mierzyli się z Golden State Warriors i także tam próbował Sochan Kerry'ego kryć. I to jest właśnie piękne, że Greg Popowicz jakby często właśnie wystawia Sochana i mówi do niego: próbuj, walcz z gwiazdami. To czy wielokrotnie tutaj wam na kanale opowiadam, że właśnie gdy mierzysz się z silniejszymi, z gwiazdami, będziesz grał, będziesz próbował ich bronić. Raz, drugi, trzeci, obronisz, czasem zanotujesz strat, nie uda ci się obronić, ale to jest właśnie piękne w koszykówce, że Sochan nie boi się, że jest młody, właśnie jako ten 19-letni koszykarz próbuje, nie ma respektu wobec tych gwiazd. To właśnie zaobserwowałem przez te ostatnie kilka miesięcy, oglądając spotkania. To mi się podoba, bo sam, będąc adeptem koszykówki, grając w ligach uniwersyteckich, później w lidze amatorskiej, czy nawet na takich boiskach streetballowych, jak grałem w koszykówkę, to zawsze wychodziłem z takiego założenia, że grałem, robiłem akcje, nie bałem się gry jeden na jeden, a czasem było tak, gdy byłem lekceważony, powiedzmy, bo grywałem w takich okularach z uwagi na to, że mi się trochę wzrok popsuł, bo jestem krótkowidzem, moi drodzy, to nieraz trochę też byłem podlansowany, bo wiadomo, takie rękawy zakładałem i opaski, bo jestem gadżeciarz, tutaj koszulki koszykarskie, a wiadomo, jak ktoś mnie nie znał, jak się gra na takich streetballowych, bym powiedział, boiskach, no to często gadżeciarzy się uznaje, że wyglądem, ubiorem nadrabia umiejętności, ale wystarczyła jedna akcja, druga akcja, gdy nie miałem obrońcy, no to już miałem, bym powiedział, dwóch, już byłem kryty przez dwóch, przez trzech, ale mnie zawsze to właśnie, bym powiedział, mobilizowało do lepszej gry, jak pewnego rodzaju takiej lekceważenie, nie dostałem obrońcy, no to ja wam tutaj pokażę, zaraz zagram, i wystarczył jeden ten Hakim Olżuana albo rzut z pół dystansu, moi drodzy, już miałem dwóch obrońców, byłem podwajany bądź potrajany. Ale wracając do meritum, moi drodzy, bo jak to zwykle bywa, jak zauważyliście na kanale, często lubię uciekać do dwóch, trzech wątków, ale wracając do tego głównego wątku, chodzi mi o to, że gdy grałem w streetballa, czy w ligach amatorskich, czy nawet nawet na takich uniwersyteckich WF-ach koszykarskich, ja lubiłem zawsze grać z lepszymi, moi drodzy, z lepszymi od siebie, bo gdy grasz z takimi lepszymi zawodnikami, mierzysz się jeden na jednego, na początku przegrywasz, ale im więcej grasz z lepszymi, to się stajesz coraz lepszy i ten twój poziom rośnie w górę. I taką samą zasadę Greg Popowicz stosuje wobec Sochana, który nie boi się tych gwiazd, gwiazdorów, mierzy się z nimi. Ten pojedynek z gwiazdorem Dallas Mavericks w tym momencie okazał się, Sochan by powiedział, przegrany, no bo Luka, moi drodzy, Doncic w tym momencie zdobył w tym spotkaniu, mierząc się z Sochanem, 51 punktów, gwiazdor San Antonio Spurs 20, ale
Pamiętajmy o tym, że Słoweniec jest gwiazdorem, jest tą swoją pozycję w NBA ma ugruntowaną, więc w miarę czasu właśnie w tym momencie, gdy Jeremy będzie poprawiał te swoje rzuty, to będzie coraz lepsze, a zresztą to jest najważniejsze, że to z czego słynął, czyli z dobrej defensywy, nie boi się, próbuje, cały czas próbuje, dużo zbiera tych punktów, atakuje i także poprawia się, jeżeli chodzi o te rzuty. Zresztą popatrzmy na te rzuty wolne, jaki jest progres i w ostatnim czasie, gdy spojrzymy na te statystyki, no to zobaczcie, że biorąc pod uwagę 7 ostatnich spotkań, to Jeremy Sochan prawie zdobywał 14 punktów na mecz, a biorąc pod uwagę jakby cały sezon, 9 punktów. Ja wierzę w to, że reprezentant Polski z biegiem czasu zostanie shooterem. Zresztą warto podkreślić, że jeżeli chodzi o wszystkich debiutantów, no to on jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o punkty. Średnią zdobywanych punktów na mecz, także z gry i także zbiórki i rzuty wolne, no to jest fenomenalne osiągnięcie. Tutaj spojrzę na moje statystyki. Jak oceniacie Jeremiego Sochana? Czy jesteście pod wrażeniem jego ostatniej gry? Także jeśli podoba się Wam materiał, który zamieściłem, to dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do komentowania na moim kanale. No jestem ciekaw, jak oceniacie Sochana. Czy według Was Jeremy zostanie takim typowym shooterem? Czy podoba Wam się ta jego technika rzutów wolnych? Jak Wam podobało się to zestawienie tych wsadów topowych? Mi się właśnie, tak jak Wam tutaj powiedziałem, podobał ten wsad LeBrona Jamesa, Westbrooka i także Sochana. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze topowe te wsady z tego, bym powiedział, roku 2022. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące i o mój kanał, w najbliższym czasie będę dla Was komentował kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, czyli turniej czterech skoczni, konkurs w Innsbrucku. Moi drodzy, robi się ciekawie, ponieważ Granerud trochę gorzej skakał w kwalifikacjach. Dawid Kubacki i Kamil Stoch skakali fenomenalnie, a Geiger się nie zakwalifikował. 6 Polaków w konkursie to jest coś pięknego. No ja czekam z niecierpliwością na te środowe konkursy. Jak tradycyjnie, jak to często bywa po konkursach Pucharu Świata, u mnie na kanale znów będzie taka relacja od razu po konkursie. Moje wnioski, anegdotki, historia, także że u mnie na kanale będą pojawiać się materiały o piłce nożnej. Zobaczę, może coś pojawi się o polskiej reprezentacji, o giełdzie nazwisk, jeżeli chodzi o selekcjonerów. Może znów się pojawi jakiś piłkarz. Ostatnio był Maciej Żurawski. Może znów jakiś legendarny piłkarz z kadry Jerzego Engela i Pawła Janasa. A może legendarny? Jeszcze zobaczę. To wszystko się rozstrzygnie w tygodniu. To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy bieżące. Jeśli podobają się Wam materiały u mnie na kanale, pamiętajcie, łapka do góry. Zachęcam do komentowania. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, dziękuję serdecznie. A tym, którzy nie subskrybują, to zachęcam do subskrypcji. Jeśli możecie, to udostępniajcie mój kanał. Dzięki temu uda mi się dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Mój kanał będzie, bym powiedział, ciekawy. Będę mógł tworzyć coraz fajniejsze materiały dla Was. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!